Was serdecznie ponownie. Dzisiejszy film to będzie film pielęgnacyjny, natomiast nie wiem, kiedy go dostaniecie. Mam nadzieję, że będzie on najszybciej, tak jak to jest możliwe, bo do tego, że akurat jestem przed przeprowadzką i naprawdę mamy mnóstwo różnych stresów, to jeszcze zepsuł mi się komputer, więc no niestety naprawa jest bardzo, bardzo kosztowna przede wszystkim. To jest duży minus, bo cała reszta, wiecie, komputery się czasami psują, prawda? Ale akurat w tym momencie. Także straciłam sprzęt do montowania i do przygotowania dla Was filmów. Mam jakiś inny komputer, ale czy on dobrze zadziała, niestety nie wiem. Że muszę poczekać na wycenę. Tutaj nie chciałam oczywiście zaczynać od filmu, od takich mrocznych informacji, przynajmniej dla mnie, takich informacji, które mogą być zasmucające dla osób, które mnie często i regularnie oglądają, no ale niestety muszę się Wam wytłumaczyć, czemu być może będzie przerwa tutaj w nadawaniu, bo potem w grudniu będzie przerwa związana z przeprowadzką. Ale mam nadzieję, że szybko się ze wszystkim ogarnę i że wrócę do regularnego nagrywania filmów. No ale dzisiaj tutaj zrobiłam taki misz-masz kosmetyków i koreańskich, i zachodnich. Są również kosmetyki tutaj polskie. Dlatego, że ostatnio dostaję też dużo zapytań. Pokazujesz sera, pokazujesz kosmetyki aktywne, pokazujesz kosmetyki koreańskie, ale dużo osób mnie pyta przede wszystkim, jakiego kremu mam użyć do na przykład tej pielęgnacji, którą pokazujesz. Więc tutaj mogą być jakby dwie zasady kupowania kremów. Pierwsza zasada, którą pokażę Wam dzisiaj, to jest taka zasada, że krem nie musi być w ogóle drogi. Albo jeżeli jest droższy, to ma on po prostu już więcej funkcji, jeżeli chodzi o działanie pielęgnacyjne. Także dzisiaj będę miała tutaj kremy dwa, które są troszkę droższe, a reszta kremów uważam, że jest w bardzo atrakcyjnych cenach, tym bardziej, że mamy cały czas tyle różnych promocji, obniżek. Niestety nie zdążę z tym filmem już na Black Friday, ale tak jak wiecie, po Black Friday jest Black Week, Cyber Week, są jakieś też specjalne poniedziałki, więc mam nadzieję, że ogólnie uda Wam się te kosmetyki ze zniżkami kupić i zawsze też podaję Wam swoje kody zniżkowe, które mam od marek kosmetycznych na stałe albo od sklepów, także wszystko znajdziecie tutaj na dole, oczywiście pod filmem. Część z tych kosmetyków znacie świetnie, część z tych kosmetyków przewija się przez mój kanał bardzo, bardzo regularnie, więc na pewno nikogo to nie zaskoczy, ale mam też dzisiaj bardzo fajne nowości. Mam też kosmetyk, który jest ze mną od wielu lat, który jest ze mną chyba najdłużej, jeżeli chodzi o przygotowywanie skóry do makijażu albo na przykład pielęgnację nocną, którą też dużo osób mnie pyta, jak prowadzić pielęgnację nocną, co jest oczywiście, uważam, bardzo proste i to wszystko dzisiaj Wam opowiem. Oczywiście pokrótce chciałabym, żeby ten film nie był za długi, zwyczajnie po to, żeby ten plik nie był zbyt ciężki i żeby mój komputer, który obecnie zastępuje mi mojego Maca, mógł ten film dla Was przygotować, czyli wyrenderować. Mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. Uda się mi zrobić film, który będzie bardzo skondensowany, będziecie miały tu wszystkie informacje i będziecie miały też moje polecenia, jeżeli chodzi o kremy na zimę, bo taki jest tytuł dzisiejszego filmu. Kremy na zimę, ale też pielęgnacja regeneracyjna, czyli taka, która przynosi skórze ukojenie i która jest doskonała po kwasach, po retinolu lub też ekspozycji słonecznej. Także takich kremów używamy cały rok, nie odstawiamy ich wiosną, nie odstawiamy ich szczególnie latem. Latem często zapominamy o tym, że regeneracja posłoneczna jest ekstremalnie ważna, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. Mamy taką tendencję, żeby używać lekkich, delikatnie nawilżających kremów, a w nocy nie dajemy skórze w ogóle odżywienia i potem są problemy z barierą hydrolipidową, z nawilżeniem, z blaskiem, z przebarwieniami, dzieją się różne rzeczy, więc to są tak naprawdę kosmetyki na cały rok, a ponieważ ja mam skórę bardzo suchą, ona z wiekiem staje się coraz bardziej sucha, to dotyczy każdej z Was. Skóra staje się coraz bardziej sucha, coraz bardziej odwodniona, w niektórych przypadkach, jak na przykład przy skórze tłustej. I te kosmetyki zapewnią Wam dogłębne odżywienie, regenerację, ale również nawilżenie. Także zaczynajmy. Naprawdę nie wiem dzisiaj od czego zacząć, bo mam tych kremów mnóstwo. Tak postanowiłam, że przyniosę może dwa, może trzy, w końcu pięć, w końcu sześć i zrobiło się ich oczywiście dużo. Zacznę dzisiaj od marki Basic Lab, bo z tej marki mam najwięcej Wam do pokazania, dlatego że mam swoje ulubione kremy, po które regularnie z chęcią sięgam i są to kremy dla kobiet i dla mężczyzn. Również mogą być to produkty dla dzieci. Tak jak na przykład krem nawilżający do twarzy Bogata Konsystencja. W ogóle tego typu kremy, właśnie takie kremy podstawowe do pielęgnacji radziłabym Wam używać
w zależności od tego, jaką macie skórę, bo tu jest lekka i bogata konsystencja, mogą być to kremy nocne, mogą być to kremy pod makijaż. Jeżeli macie super fajne serum, z którego jesteście bardzo zadowolone, na przykład tak jak Sera Cosmetics, czy macie, przypuśćmy, jakiś kosmetyk z Ayuny i chcecie go jeszcze zamknąć pielęgnacyjnie, to krem moim zdaniem nie musi być drogi. Tutaj jest to najtańsza wersja kremu, jaką znam. Krem nawilżający do twarzy, bogata konsystencja, doskonały pod makijaż, nawilżenie, ukojenie. Bardzo prosta taka, wiecie, tubeczka. No fakt, że tutaj nie ma ładnych opakowań przy tych kremach, które są być może tańsze. Świetnie się wchłania, jest bezzapachowy, tak jak cała marka Basic Lab. Nie ma tutaj, wiecie, składników podrażniających. Przypominam, że są to dermokosmetyki, więc macie piękną wchłanialność, piękną konsystencję pod makijaż. Dla niektórych osób również może być to krem nocny. Jest taki najprostszy krem, po prostu zapewniający nawilżenie, odżywienie i również przygotowany tak, żeby nie było reakcji alergicznych. Więc ja go naprawdę bardzo lubię i staram się za każdym razem ten krem przypominać. Jeżeli robię takie filmy jak dzisiaj, to jest to krem, który my mamy jakby w szafce przez cały rok i na przykład jeżeli potrzebujemy gdzieś z Jarkiem wyjechać, to czasami po prostu ja biorę ten krem, bo ja go używam również do ciała. On jest na tyle niedrogi, że mogę używać go do ciała, do rąk, do stóp, do twarzy, jeżeli czegoś zapomnimy. Dla Jarka też ten krem jest dobry, więc to jest taki krem po prostu dla całej rodziny, który może być używany jako krem po prostu do skóry. Suchej, krem zamykający pielęgnację i może być to krem zamykający pielęgnację dzienną albo krem zamykający pielęgnację nocną. Natomiast takie kremy bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o składniki aktywne, to oczywiście jest najsłynniejsza linia, czyli linia różowa. Na pewno świetnie ją znacie. Ta linia otrzymywała też bardzo wysokie polecenia, jeżeli chodzi o Basic Lab, o ich stronę, to tam jest bardzo, ale to bardzo dużo poleceń właśnie tej linii. Tu marka zrobiła dwie konsystencje i ja nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że dlatego, że zużyłam krem o bogatej konsystencji, przyniosłam sobie lżejszą konsystencję, która jest fantastyczna właśnie pod makijaż, ale również dla osób, które być może nie chcą mieć bardzo tłustego kremu nocnego, bo ja się taki krem Wam pokażę. Chcecie mieć krem dzienno-nocny, który zapewnia idealne nawilżenie, który daje takie uczucie komfortu, bo też wszystkie te kosmetyki dzisiejsze, one zapewniają bardzo wysokie poczucie komfortu na skórze i takiego dogłębnego, przyjemnego nawilżenia, gdzie czujecie te kosmetyki przez cały dzień. Naprawdę akurat ta linia różowa ma jeden i drugi krem, jest świetny. Jeżeli chodzi o skład tego kremu, ta linia w ogóle to jest linia ceramidowa, jest to krem ceramidowy, krem regenerujący. Mimo tego, że jest też linia z aminokwasami, którą pokazywałam Wam, taka droższa linia, powiedzmy sobie do skór może bardziej dojrzałych, bardziej wymagających, to ja w dalszym ciągu z przyjemnością wracam do tej linii podstawowej, właśnie ceramidowej. Tutaj mamy 5% prebiotyku, więc doskonałe zadbanie o barierę hydrolipidową i o naszą mikrobiotę na skórze, ale także mamy 3% pantenolu, więc jest to krem, który łagodzi, właśnie nawilża, ale ponieważ są tu również ceramidy, on będzie bardzo intensywnie skórę odżywiał. Odbudowa bariery hydrolipidowej skóry, przywrócona równowaga mikrobiomu, widocznie wygładzona, uelastyczniona i zmiękczona skóra, długotrwałe i silne nawilżenie i ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych. Tutaj, jeżeli macie jakieś podrażnienia, również one powinny zniknąć. Może być to krem do każdego rodzaju skóry, również marka poleca go do skóry tłustej, mieszanej lub też suchej z tendencją do zaczerwienień lub też takiej, która potrzebuje ukojenia lub też takiej, która jest lekko podrażniona. Tutaj fajne jest to, że te kremy naprawdę będą się nadawały dla skór, które być może mają jakieś podrażnienia, jakieś zapalenia nawet na skórze. Kolejną linią, która jest szalenie popularna, jeżeli chodzi o Basic Lab, jest linia niebieska, czyli Trehaloza. Trehaloza w ogóle jest taką pierwszą linią, która została linią kultową i tam są świetne sera, ale również właśnie marka dodała do tej linii kremy. No jakżeby nie, w takiej ulubionej linii wszystkich musi być krem, więc jest to trehalozowy krem przywracający równowagę. Tu mamy 3% ksylitolu, 2% inozytolu i neuropeptyd SNAP8. Neuropeptyd SNAP8 właśnie wpływa na to, jak skóra wygląda, dają efekt optycznego wygładzenia i napięcia skóry, poprawia elastyczność. Tu również w składzie jest jeszcze olej konopny, który niweluje podrażnienia, odżywia, wzmacnia elastyczność. Również jest masło shea i olej z awokado, czyli jest taka przyjemna, bardzo, bardzo fajna konsystencja, zaraz Wam ją pokażę. Ale również są składniki aktywne, które właśnie na początku wymieniłam,
które zmniejszają taki objaw nadmiernej suchości skóry. Nie będziecie miały takiego, wiecie, uczucia takiego jakby swędzenia, ściągnięcia, to teraz przy tej pogodzie lub też przy dostatecznym odżywieniu skóry może być odczuwalne. Również ksylitol będzie działał regenerująco i odżywczo. No a trehaloza to jest po prostu składnik, który pełni naturalne funkcje bariery hydrolipidowej. Zapobiega uszkodzeniom naskórka, łagodzi stany mikrozapalne i długotrwale nawilża i niweluje szorstkość. Ten krem ma przepiękną konsystencję. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych kremów, dlatego że on rzeczywiście daje intensywne nawilżenie, intensywne odżywienie, ma dosyć lekką przy tym konsystencję i daje pełne glass skin. Także bardzo ładny krem pod makijaż, bardzo dobry krem na noc również, więc oczywiście tutaj zależy, czy macie skórę suchą, czy macie skórę bardzo suchą, czy macie skórę mieszaną. To wtedy po prostu wybieracie odpowiednią dla siebie konsystencję. Tutaj wszystko w opisach, jeżeli chodzi o opisy na stronie, znajdziecie. No ale ja uwielbiam właśnie ten krem trehalozowy. I jest jeszcze jeden krem, którego dzisiaj, słuchajcie, nie przyniosłam, dlatego że absolutnie nie mogłam go nigdzie znaleźć. I mimo tego, że szukałam wszystkie swoje szafki, wydawało mi się, że mam jeszcze jedno opakowanie tego kremu, nigdzie go nie znalazłam i jest to krem z linii zielonej. I akurat linia zielona ma teraz nowy zupełnie kosmetyk. Jest to kosmetyk do ciała, jest to prebiotyczny spray do ciała. I tutaj borykacie się ze skórą szczególnie wysuszoną, odwodnioną, spierzchniętą, ściągniętą, łuszczącą się, pokochacie ten spray. Jest go tu wprawdzie niedużo. Jest to spray, który dokładnie nazywa się Wyciszenie i Redukcja. Również będzie to spray doskonały dla osób, które mają na przykład jakieś zmiany na skórze, czyli na przykład macie trądzik. Czasami zdarza się, że trądzik umiejscawia się na piersiach albo na plecach. I tutaj, tak jak marka opisuje, jest to spray do ciała przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego typu skóry wymagającej i wrażliwej, szczególnie z trądzikiem. Ale ja go używałam normalnie, wiecie, na dekolt. Smarowałam sobie też nim przedramiona, które mam zawsze bardzo wysuszone. I naprawdę jest super, bo nie jest ciężki w konsystencji. To też zaraz Wam pokażę. Jest bardzo lekki, pięknie się wchłania. Nie zostawia tłustej warstwy, a skóra natychmiast staje się lekko ujędrniona, taka, wiecie, śniąca, bardziej elastyczna, przywraca balans mikrobiomu. Tutaj, jeżeli chodzi o polecenia, to również polecane jest do skóry łojotokowej oraz atopowej, co myślę, że jest dobrym wskaźnikiem, jeżeli chodzi właśnie o takie skóry bardzo mocno podrażnione. Tu mamy 5% postbiotyku, 3% prebiotyków oraz azelogicynę. I mamy też kompleks Cika, który bardzo dobrze znacie z kosmetyków koreańskich. Trochę odbiegłam od tematu, ale jeszcze Wam pokażę tylko konsystencję. Może pokażę Wam na drugiej ręce. Także on jest w postaci takiego bardzo lekkiego sprayu. Ja się spodziewałam w ogóle, że on będzie taki gęściutki, że to będzie takie mleczko do ciała. Nie, to jest trochę jak tonik on się zachowuje. Tak, ma taką lekką, wodną konsystencję, ale naprawdę przywraca pięknie nawilżenie skóry i odżywienie skóry, więc skóra jest lśniąca, jest nawilżona, nie jest tłusta, więc naprawdę będzie fajny do skór, które na przykład są łojotokowe albo tłuste i macie jeszcze problem z trądzikiem. Wracając do tematu, mimo tego, że to jest taka linia, która jest przeznaczona bardziej do skór tłustych, czy też bardziej do skór z problemami jakimiś, to ja ten zielony krem, przypominam, zielony krem, taki ciemnozielony, który Wam pokazywałam, ja krem z tej serii po prostu uwielbiam i przyznam się Wam, że dla mnie jest to kosmetyk roku. Jeżeli chodzi o nowości, to akurat ten krem z Basic Lab, ten ciemnozielony, ja wiem, że on też jest bestsellerem marki w tym momencie już. Dla mnie jest to kosmetyk roku, mimo tego, że ja mam zupełnie inny typ skóry. I to jest prebiotyczny krem wyciszający. Tu mamy 5% prebiotyków, 1% wątróbki azjatyckiej, witaminę F i nazywa się on wzmocnienie i balans. I również są w nim ceramidy i fitosterole. Także do skóry w każdym wieku, do skóry tłustej, mieszanej lub normalnej, z trądzikiem, zmianami mikrozapalnymi, wrażliwej albo z pojedynczymi niedoskonałościami. Mi ten krem tak odpowiada, on ma tak fantastyczną, gęstą konsystencję. Możecie sobie zajrzeć do mojego filmu, który robiłam dla Was kilka miesięcy temu, jak to były nowości. Cała linia właśnie kremów Basic Lab i tam omawiam ten krem bardzo dokładnie, pokazuję właśnie jego konsystencję. No bardzo chciałam go tutaj przynieść, żeby chociaż pokazać Wam opakowanie, no ale niestety on został przez nas zużyty, tak jak mówię, nas, bo
My wszystkie tego typu kremy używamy z Jarkiem razem, bo to jest po prostu świetny krem, również dla faceta. Wiecie, jest linia wprawdzie męska też oddzielnie teraz, ale powiem wam, że no kremy jakby schodzą mężczyznom dosyć szybko, więc ja zawsze z Jarkiem się dzielę tymi kremami, które są dobre do jego typu skóry. Także myślę, że akurat te kosmetyki, jeżeli chodzi o Basic Lab, to są takie moje ulubione i takie, które w tym momencie mogę wam polecić. Jeżeli macie jakieś inne z tej marki, to piszcie wszystko tutaj na dole, na pewno ktoś skorzysta. Teraz, jeżeli chodzi o kolejne kosmetyki, postanowiłam, że będzie to taki malutki segment kosmetyków koreańskich, bo ja po prostu sięgam po nie bardzo często, tak jak wiecie. Ja dużo testuję, ale też mam swoich ulubieńców. I jednym z tych ulubieńców jest oczywiście Pyeongchang Cure. Tutaj przyniosłam sobie krem, dlatego że balsam z tej serii, bo jest jeszcze balsam, dlatego że to jest Calming Moisture Barrier Cream. Co za akcent. Jest to krem, który ma dosyć taką przyjemną, gęściutką konsystencję. Mam tutaj nowe opakowanie zupełnie. I markę Pyeongchang Cure też uwielbiam za to, że ona nie powoduje żadnych podrażnień na skórze. Także tutaj fantastyczna konsystencja, taka krem, który rzeczywiście będzie doskonały do skóry suchej, ale czujecie wyraźnie, że on nie jest za ciężki. Balsam, który ja lubię najbardziej, ja zawsze stosuję na noc, dlatego on mi tak odpowiada, dlatego że on ma tak już gęstą konsystencję, jest tak esencjonalny, jest tak gęsty, jest tak tłuściutki, że zwyczajnie jest to doskonały dla mnie krem na noc. Natomiast ten może być kremem nocnym, może być kremem dziennym. Zależy to po prostu od tego, ile go nałożycie, czy taka konsystencja będzie wam odpowiadała. Tak jak mówię, jest to taka klasyczna konsystencja kremowa. Z tym, że kosmetyki koreańskie mają naprawdę świetne konsystencje kremo-żelowe. I tutaj trochę tej żelowości w tym kremie jest. Ja go po prostu uwielbiam. Ale tak jak mówię, możecie zainteresować się też balsamem do skóry bardzo suchej lub też dojrzałej, bo skóry dojrzałe z reguły lubią właśnie takie bardzo gęste kosmetyki tego typu jak balsam. Prosty, uważam, skład. Krem, który zapewni bardzo dobre nawilżenie, który jest niedrogi jak na to, jak jest wydajny i jak pięknie skóra po nim wygląda. Jest doskonałym kremem pod makijaż, jest doskonałym kremem na noc. I właśnie balsam, jeżeli chodzi o balsam, to on różni się jeszcze tym, że w balsamie macie dwa peptydy, które przywracają elastyczność i jędrność skórze. Także tam macie dodatkowo dwa peptydy, tutaj tych peptydów nie ma, więc to jest też dla osób, które być może, tak jak mówię, potrzebują czegoś więcej od kremu nawilżającego, czy też kremu odżywczego, ale myślę, że możecie, jeżeli macie bardzo dobre serum, na przykład macie dobrą pielęgnację bazową, czyli toner, używacie takich kosmetyków, które są aktywniejsze, to krem, tak jak mówiłam, może być w zupełnie prosty składowo. No i też ostatnio udało mi się przetestować nowości. To jest linia Moringa Ceramide. Bardzo piękne opakowanie, sobie na nie patrzę tu w podglądzie, ale są to takie opakowania właśnie z tym takim szarym kwiatem. I tu pokazywałam wam ostatnio krem, który też mnie zachwycił. Do tego stopnia, że zaczęłam go używać, mimo tego, że wiecie, filtry UV koreańskie to u mnie tak nieczęsto lądują na twarzy, ale ten krem naprawdę jest świetny. Moringa Ceramide, linia, która będzie zaspokajała potrzeby właśnie odżywienia skóry, nawilżenia doskonałego skóry. I tutaj mamy Hyaluronic Hydrating Sunscreen. Tutaj mamy SPF 50+. PA4 plusy, także doskonała ochrona. Krem, który ma naprawdę piękny wygląd na skórze, który będzie doskonały do tych skór, które są lekko przesuszone, albo po prostu jest to świetny krem z filtrami na zimę. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda na skórze. Że tutaj naprawdę piękny wygląd na skórze, doskonale się chłania, doskonale odżywia, doskonale nawilża, jest przy tym dość lekki. Co, tak jak mówię, wiecie, przy niektórych filtrach nie jest to takie oczywiste, ale naprawdę to jest jeden z moich ulubieńców, również jeżeli chodzi o kosmetyki roku, jeżeli chodzi o filtry, to ten krem mogę wam spokojnie polecić. W tej linii dostaniecie jeszcze coś takiego. Niestety w tym momencie kompletnie nie można tego kupić, ale jest to Collagen Enrich Moisturizer. Tak jak widzicie, olbrzymia pojemność, to jest 120 ml. Bardzo przyjemna, emulsyjna konsystencja i tutaj to jest emulsja dla osób, które mają skórę suchą, ale być może nie lubią takich tłustych kremów jak ja. Krem oczywiście zaraz wam pokażę. Jest on w takim mniejszym słoiczku, ale jest on bardzo wydajne, no bo te wszystkie tłuste kremy, gęściejsze konsystencje, one z reguły są bardziej wydajne. Jest tutaj 50 ml. Marka Heimisch też bardzo dba o swoje składy. Są to kosmetyki przebadane pod kątem dermatologicznym. Ja sobie odrobinę tego kremiku tutaj nałożę na rękę. Także taki naprawdę przyjemny krem i znowu fantastyczna konsystencja. Koreańskie marki naprawdę, jeżeli chodzi o konsystencję, robią to tak doskonale, tak jak wam mówiłam przy kremach BB.
technologie są już tak zaawansowane, że krem, taki zwykły krem, on musi naprawdę być bardzo dobry, żeby ktoś z nim się zwyczajnie zainteresował i go kupił i chciał go używać. On musi być po prostu idealny i te konsystencje koreańskie są idealne. Fantastycznie nawilża, fantastycznie odżywia. Czujecie dosłownie taką wilgoć, jak nakładacie tego na skórę. Kremy z reguły, wiecie, to nie jest jakiś taki kosmetyk, który być może wydaje mi się, że nie jest taki trudny technologicznie do sformułowania, chyba że jest taki, wiecie, ciekawy bardzo. Że kremy jest to taka jakby podstawa naszej pielęgnacji, więc już te formuły są bardzo dobrze opracowywane. Ale naprawdę kremy koreańskie są bardzo, ale to bardzo przyjemne. To jest taki krem gęsty, ale ma taką też takie poczucie takiej lekkiej żelowości. Bardzo, bardzo fajny skład, bardzo efektywny. Doskonały krem na dzień, doskonały krem na noc. Jeżeli byście mnie pytały, czym zamykać pielęgnację, to wszystkich kosmetyków w dzisiejszym filmie możecie właśnie w ten sposób używać. Mogą być one do zamykania pielęgnacji i w dzień, i wieczorem. I na to możecie nałożyć jeszcze po prostu filtr. Na przykład z tej samej serii. Teraz przejdziemy do kosmetyków, które są bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o składy. Tak jak Wam mówiłam, ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o kremy, ona może być bardzo prosta, a możecie używać dodatkowo kosmetyków z danej linii. Czyli na przykład, jeżeli macie bardzo aktywnie działające serum, możecie również używać kremu z tej samej linii, który będzie droższy, ponieważ ma więcej składników aktywnych i działa na przykład przeciwzmarszczkowo, rozświetlająco, daje na skórze dodatkowo piękny efekt. Na przykład przyniosłam dla Was taki krem, który jest całkowitą nowością i też pytałyście mnie o niego, więc postanowiłam się zrobić jego taką mini recenzję. To jest krem z marki Pur, nowa linia, tutaj pokazywałam Wam już świetne serum z tej linii, świetny naprawdę krem pod oczy i doskonały krem do twarzy. Ta linia naprawdę pielęgnacyjna bardzo się marce Pur udała. Ja uważam osobiście, że to jest lepsza linia niż ta poprzednia. I w tym kremie w ogóle, jak przeczytałam sobie, jaki tutaj jest skład, jak ten krem będzie działał, to pomyślałam sobie, że ten krem, ponieważ on jest robiony przez te same laboratoria co Cosmetics, ten krem czasami naprawdę to może zaskoczyć. On nie jest tani, ale jest to krem, który może konkurować z kremami Cosmetics do tego stopnia, że ja nawet lubię go bardziej niż niektóre kremy Cosmetics, ale nie mówię, że wszystkie. Nic nie pobije Resync, natomiast ten krem naprawdę jest doskonały. Jest to krem, powiedziałabym, że ja bym go używała na dzień ze względu na to, że ma on działanie rozświetlające, które na skórze zobaczycie. On ma taką, tak jak widzicie, taką piękny kolor, taki brzoskwiniowy, ale mi się wydaje, że dodatkowo są tu jakieś opiłki, dlatego że on daje tak intensywne rozświetlenie na skórze. Cudowna konsystencja, cudowna. Pięknie zrobiony kosmetyk. To już jest kosmetyk luksusowy i to czuć po nim. Intensywnie nawilża, intensywnie odżywia, daje glass skin i jest do tego lekki. Lekki, ale odżywiający. Lekki, ale regeneracyjny. Nie ma takiego poczucia, wiecie, takiego gęstego kremidła na skórze, takiego, które Was zaklei. Niektóre osoby, ja wiem, że tego nie lubią, to nie jestem ja. Jak się potrząśnie opakowaniem, to on tak się zachowuje jak trochę taka galaretka w opakowaniu, tak się lekko potrzęsie, więc tutaj konsystencja jest naprawdę doskonale przygotowana. Marka poleca go do twarzy i do szyi na dzień i na noc. Tak jak mówię, ze względu na tą witaminę C i na tą piękną konsystencję pod makijaż, dla mnie, ponieważ ja mam tak dużo kosmetyków, może być to świetny krem dzienny. Przeczytam Wam skład i przeczytam Wam go pokrótce, bo jak sobie robiłam, właśnie przygotowałam się dzisiaj do filmu, to myślałam sobie, to jest w ogóle niemożliwe, żeby krem miał aż tyle składników aktywnych, ale tak to jest właśnie z markami, które są takie jak Cosmetics. Tam po prostu roi się od wspaniałych składników aktywnych. Krem ma wpływ na redukcję przebarwień. Jest tu jeden składnik, który rzeczywiście działa na redukcję przebarwień. Regulację wydzielania sebum, również nawilżenie, łagodzenie, również działanie przeciwzmarszczkowe. Także macie taki krem 5 w jednym, który zaspokoi potrzeby wielu rodzajów skór, szczególnie bym go polecała do skóry zmęczonej, obciążonej, dojrzałej. Te skóry skorzystają na tym kremie najbardziej. Co bardzo mi się podoba, są to na przykład ekstrakty z czerwonych alg. Ale kluczowe składniki, ekstrakt z juzu, dlatego że jest to bardzo bogate źródło witaminy C. Również wyciąg ze śliwki kakadu, kolejne źródło bogate witaminy C. Ekstrakt z owoców rokitnika zwyczajnego, również bogate źródło przeciwutleniaczy witaminy C. Ekstrakt z nasion litchi, kolejne. Tu mamy i polifenole, i właśnie witaminę C. Również składnik, który chroni przed stresem oksydacyjnym i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Kwas hialuronowy, jako taki składnik, wiecie, no praktycznie w każdym kosmetyku, ale wyraźnie czuć, że to jest kosmetyk wysokiej jakości, bo
doskonale na glidża. Po prostu jest tak przyjemne uczucie po tym kremie. Jest tu również skwalan, jest tu również kwas fitowy, czyli on będzie powodował właśnie też to, że skóra będzie wyglądała lepiej, jeżeli chodzi o jej wygląd zewnętrzny, czyli koloryt, strukturę skóry, tą takie wygładzenie, jakby miękkość. Przeciwdziała również zmianom trądzikowym. Mamy tutaj masło mango, które jest niezwykle bogate w kwasy tłuszczowe. Mamy neuropeptyd 1, peptyd sygnałowy. Ten peptyd jest odpowiedzialny właśnie za przebarwienia na skórze, żebyśmy nie miały ich więcej. Olej jojoba, masło shea, składnik, który jest bardzo często spotykany w kosmetykach Cosmedics, czyli ekstrakt z korzenia kurkumy, która jest bardzo silnie przeciwbakteryjna, ale też jest silnym antyoksydantem. Sok z aloesu, wyciąg z miodli indyjskiej, to jest działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne. Ekstrakt z owoców ananasa, tutaj chodzi o to, że bromelina, która jest zawarta właśnie w ananasie, będzie powodowała lekkie złuszczenie na skórka, znowu wygładzenie, piękny blask na skórze. Wspiera również syntezę kolagenu, również rozjaśnia plamy i przebarwienia na skórze. Olej z nasion moringa, ekstrakt z bazylii pospolitej i indyjskiej, wyciąg ze skórki cytryny, wyciąg ze skórki pomarańczy, ekstrakt z czerwonej algi koralowej, także widzicie, ile jest tych składników, i jeszcze olejek z drzewa herbacianego. Musiałam przeczytać to wszystko, jest tych składników bardzo dużo, nawet nie wiem, czym się tutaj zmieszczą, wiecie, na tablicach, w opisie, ale pamiętajcie, że ten krem jest naprawdę bardzo bogatym kremem antyoksydacyjnym, przeciwzmarszczkowym, przeciwzapalnym, również takim, który będzie działał właśnie na przebarwienia, który dawał będzie piękny blask na skórze. Jest to krem, mogę powiedzieć, krem premium. Mimo tego, że może jego opakowanie jest prościutkie, może będziecie tutaj chciały bardziej takiego luksusowego opakowania, to gwarantuję Wam to, że jeżeli ten krem byłby w jakimś takim bardzo luksusowym słoiczku, który by nam się z luksusem może bardziej kojarzył niż takie proste opakowanie marki Pur, to by kosztował jeszcze pewnie 200 zł więcej. Także ten krem chciałam Wam serdecznie polecić, bardzo się cieszę, że go przetestowałam i myślę, że jeżeli ktoś lubi droższe kosmetyki lub też chce mieć więcej składników aktywnych, chce mieć coś bardziej zaawansowanego, chce mieć taki krem do wszystkiego, bardzo polecam akurat ten. I ostatni krem w dzisiejszym filmie to jest akurat krem, który dostałam też do przetestowania w paczce papierowej. Tak jak wiecie, byłam ostatnio na naprawdę dla mnie wzruszającym i fantastycznym spotkaniu z założycielką marki Antipodes. Także ja powiem Wam, że trochę nie mogłam w to uwierzyć, że zostałam zaproszona, bo nie było dużo osób zaproszonych tu w Warszawie i mogłam ją poznać, mogłam z nią porozmawiać moim łamanym angielskim i również rozmawiałyśmy o nowościach, bo przez te 3 lata, kiedy dla Was omawiałam markę, pojawiło się tyle wspaniałych nowości, a mnie osobiście, oprócz tego, że marka ma fantastyczne maski, że ma fantastyczną w ogóle pielęgnację naturalną, naprawdę ta pielęgnacja jest świetna. Konsystencje, zapachy, składy, dopracowanie produktu, to jest naprawdę na tak wysokim poziomie i aż ciężko w ogóle powiedzieć, że marka ma, oni mają chyba ponad 20 lat na rynku, także naprawdę świetna, świetna marka, mam nadzieję, że to się nie mylę, ale chciałam tylko powiedzieć, że ta linia jest nowa. To jest linia, która jest linią prebiotyczną i tu akurat naprawdę wszystkie kosmetyki, które z niej sobie przetestowałam w trakcie spotkania, są po prostu rewelacyjne. To jest krem probiotyczny akurat. Nazywa się Culture. No bo wiadomo, kultury bakterii, prawda? Więc nazywa się Culture. Jest tam w tej linii świetne serum i świetna, naprawdę świetna maska. O maskach w ogóle zrobię film oddzielny, myślę, w przyszłym roku już, bo nie zdążę przed przeprowadzką. Jest to prebiotyczny krem po prostu na noc, ale jest to prebiotyczny krem, który nazywa się water cream, więc jeżeli nie lubicie tłustych kremów, kremów, które są za gęste, które są takie, być może jak przyjdą opowiadałam, chcecie mieć coś takiego naprawdę super, co będzie nawilżało, co będzie powodowało, że skóra będzie odnowiona i ten zapach, w ogóle te zapachy, to wydaje mi się, że ten krem jest lekko fioletowy, tak. Dodatkowo, żeby jeszcze podkreślić to, że to jest krem nocny i właśnie kojarzył nam ze snem, jest on taki lekko niebieskawo-fioletowy. Tutaj mamy kwas hialuronowy, mamy tutaj właśnie prebiotyki i mamy tutaj Mamaku Black Fern, czyli składniki, które są specjalne akurat dla Nowej Zelandii, bo to jest marka nowozelandzka. Intensywnie nawilża, rewitalizuje skórę, napina, pomaga jej odzyskać sprężystość, pomaga zwiększyć produkcję kolagenu w skórze. To jest ten składnik, właśnie ten składnik roślinny, który Wam tutaj przeczytałam na końcu. Łagodzi podrażnienia skóry, zmniejsza zaczerwienienia. Cała ta linia po prostu wspomaga barierę hydrolipidową skóry i skórę naprawdę pięknie wzmacnia, wyrównuje koloryt.
Dodaje świeżości, zdrowego wyglądu i blasku. Krem o delikatnym zapachu róż, także tutaj nie zgadłam, myślałam, że to te składniki, a to są róże. Ja nigdy, powiem Wam, z różami mam tak, że one pachną dla mnie tak różnie, każda róża dla mnie pachnie trochę inaczej. Z substancji perfumujących, alkoholu i olejów mineralnych, wegańska formuła. Opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu. I marka tutaj radzi wmasować ziarnko grochu. Rzeczywiście tych kremów nie używa się dużo, bo one są niesamowicie wydajne. To jest jeden z tych kremów, że bierzecie ich bardzo mało. No to nie mówię, że akurat tyle, to wszystko zależy od Waszej skóry. Słuchajcie, naprawdę tutaj doświadczenia, jeżeli chodzi o zapachy przy tej marce, to jest naprawdę coś tak przyjemnego. Tu nie wąchałam wprawdzie innych marek. Zobaczmy, jak pachnie jeszcze Pur, bo Pur też ma zapach dodany i to jest zapach taki owocowo przyjemny. Tak, to jest taki bardzo przyjemny, owocowy, delikatny zapach, taki jak z reguły mają kosmetyki właśnie z witaminą C. Natomiast tutaj jest to zapach różany i rzeczywiście odrobina tego kremu nawilżyła całą moją rękę. Jak pierwszy raz testowałam te kosmetyki, to byłam nawet szokowana, że kosmetyki naturalne mogą być aż tak dobre, że mogą mieć tak dobre składy. I powiem szczerze, że składy, konsystencje, opakowania, przyjemność z ich stosowania, naprawdę te ceny są, uważam, bardzo dobre. To nie jest droga marka jak na to, jak się jej używa. Macie wrażenie, że macie tutaj taką fajną markę premium, natomiast jest to bardzo wysokiej jakości marka naturalna. Także postanowiłam dzisiaj ten krem już Wam przynieść, opowiedzieć Wam trochę o nim, bo chciałabym zrobić jeszcze drugą część tego filmu, gdzie będą kremy, właśnie tutaj nie skończyłam tej myśli, gdzie będą kremy, które są bardziej, powiedziałabym, przeciwzmarszczkowe, które po prostu mają bardzo dużo składników aktywnych i one są nakierowane na to, żebyśmy wyglądały na bardziej, wiecie, sprężyste, ujędrnione, bez zmarszczek. To jest jakby zupełnie dla mnie inna grupa kremów. I takim kremem, który używam od lat i on co roku ląduje w ulubieńcach roku, myślę, że w tym roku go nie będę już przypominać, także jak to obejrzy ten film, to będzie wiedział, to jest krem Weledy. To jest krem, który ja po prostu stosuję, stosowałam, miałam go w kufrze. To jest krem, który daje Glass Skin, ale to jest najgęściejsza maść, bo to jest już krem w postaci maści. Najgęściejsza maść, jakiej możecie użyć, jeżeli chodzi o Waszą pielęgnację, także tylko dla bardzo suchej skóry. Bardzo często poleca go Katie Jane Hughes, którą regularnie oglądam, która teraz ma swoją markę kosmetyczną. Czasami robię też tak, że biorę sobie trochę kremu i wklepuję go w policzki, dlatego że on jest tak gęsty, tak tłusty, że daje przepiękne rozświetlenie. Dzisiaj akurat go nie nakładałam, dzisiaj mam krem z Pur na sobie, ale jakbym go nałożyła, to byście zobaczyły taki bardzo intensywny, tłusty dosyć blask. Także tak jak mówię, to jest krem tłusty, to jest krem, którego formuła nie zmieniła się od 1926 roku. To jest krem, który zawiera na przykład wosk pszczeli i to wyraźnie w nim czuć. On po prostu jest bardzo, bardzo gęsty, tłusty i przepięknie pachnie naturalnym olejkiem rozmarynowym. Także ja ten krem po prostu kocham. On jest trochę taki, jak właśnie kiedyś były kremy takie kojące, ointmenty, dosłownie. Można go na usta nakładać, można nakładać go na ciało, na suche partie na ciele, na przykład na łokcie, czy też skórki wokół paznokci. On się świetnie sprawdzi. Także o takich kremach właśnie mówiło się ointment, czyli taka jakby maść, czyli taki krem, który równocześnie był kremem leczniczym. I tu zawiera ekstrakty roślinne z fiołka, rumianku i nagietka lekarskiego. To jest ten fiołek trójbarwny, ale również mamy tutaj olej z pestek słonecznika, lanolinę na przykład, olej ze słodkich migdałów. Jest tutaj też kwas rycynowy, stąd podejrzewam też ta konsystencja jego takiej maści dosłownie. Bardzo, bardzo polecam Wam ten krem, jeżeli lubicie, tak jak ja, mieć intensywny glow na skórze. Może ja sobie go jeszcze nałożę. Tak jak ostatnio pokazywałam Wam, co Koreanki robią, jeżeli chodzi o serum w swoim ostatnim filmie właśnie z kosmetykami koreańskimi, to teraz wklepię sobie odrobinę tego kremu, żeby pokazać Wam, co możecie zrobić też z kremem, który jest wystarczająco gęsty, tłusty i będziecie miały wtedy efekt glass skin. Ja zawsze robię to właśnie w tych miejscach na twarzy i mamy efekt glass skin. Oczywiście to się wszystko przesuwa, prawda, bo to jest bardzo tłusty krem, więc o tym też pamiętajcie. Myślę, że w dzisiejszym filmie to już jest wszystko. Proszę, trzymajcie za mnie kciuki, wysyłajcie mi dobre życzenia, dobrą energię nam w zasadzie, naszemu domowi całemu, łącznie z psami, żeby tutaj wszystkie problemy się rozwiązały, bo ja jestem już, powiem Wam, że już przeszłam taki etap stresu przez to wszystko, co się teraz dzieje, że już naprawdę już mi się zrobiło wszystko jedno, może to o to chodzi, nie? Żebym się trochę zrelaksowała. Nie jestem w ogóle spakowana jeszcze. Tak, mam załatwione dokumenty, mamy
mamy dom, także mam nadzieję, że tutaj nic się już nie zmieni i wszystko będzie dobrze, ale tak, postanowiliśmy tym razem wynająć dom i mam nadzieję, że coś tam, jakieś sneak peeki w styczniu się już pojawią, jeżeli chodzi o tą sytuację i trzymajcie, bardzo proszę, trzymajcie kciuki za mój komputer, bo wygląda to wszystko na razie bardzo źle, dosłownie popsuło mi się w nim wszystko, co jest najważniejsze, więc naprawa jest ekstremalnie droga, więc trzymajcie za mnie kciuki. A ja żegnam się z wami, oczywiście przepraszam, że tak tutaj narzekałam, żegnam się z wami, życzę wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że dzisiejszy film się wam zwyczajnie przyda i będziecie mogły z niego skorzystać nie tylko zimą, ale również latem, wiosną, bo tak jak mówię, regeneracja skóry to jest coś, co powinniśmy robić cały rok, a nie tylko zimą, jak jest mróz. Oczywiście wszystkie te kremy możecie stosować przy niskich temperaturach. To też przypomnę, bo jest taki słynny mit internetowy, że kremy zamarzają na twarzy. Nie, te kremy nie będą wam zamarzały i pamiętajcie też o tym, żeby w słoneczne dni, szczególnie w słoneczne dni używać filtrów.